Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zwardos, kolejny odcinek z Fortnite'a na moim kanale, moi drodzy. Przypominam, jeśli ta seria wam się podoba i chcecie, żeby została, zostawcie łapkę w górę, a także napiszcie komentarz, moi drodzy. No i w takim razie, zaczynamy. Okej, gdzie by sobie tutaj wyskoczyć, kurczę? Akry Anarchii? Ty, na pomidorowy przedsiółek strzeżysz, skoczymy sobie na tomato, być może coś fajnego tam będzie. To jest trochę daleki skok, ale wydaje mi się, że gra warta świeczki, szczerze mówiąc, także skoczymy sobie tak mniej więcej na wprost. Moi drodzy, jestem pozytywnie zaskoczony statystykami poprzedniego odcinku. Bardzo mnie ucieszyło, że w sumie przyjął się nawet dobrze. I z tegoż powodu postanowiłem właśnie nagrać ten kolejny odcinek. Jeśli chcecie jeszcze kolejny, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Bo szczerze mówiąc, fajnie. Cieszy mnie, że coś takiego wam się spodobało, taka giera. Że przede wszystkim coś, co mi się podoba do grania, między innymi też, wam się spodobało w końcu. No i co mogę powiedzieć? Dzisiaj sobie spróbujemy zagrać solo. Nie mam dzisiaj z kim zagrać. Przykra historia, po prostu nikogo nie ma w tym momencie. A ja postanowiłem, że odcinek sobie dzisiaj nagram, na dzisiaj może nawet nagram. Szczerze nie wiem, kiedy on będzie, ale okej, kiedy jest, wtedy oglądacie. Także generalnie tak. Tu widzę, że na tomatu już nam ktoś skoczył, kurczę. O, zmiana takiej nagle planów na skok, to by było głupie raczej. Jest dwóch ziomków, okej, ja bym musiał pod most wylądować, jeśli chciałbym coś fajnego zlutować. Ewentualnie na tym domu, o, ten dom mogę zlutować. Dobra, później pójdę sobie po tego typka z tomato. Aha. Dobra, chyba nikt więcej mi tutaj na razie nie ląduje. Póki co, także szybko wyląduj, kurczę! Za szybko parasolkę otworzyłem. Dobra, jesteśmy. Zbieramy sobie tutaj szybciutko wszystko. Bardzo dobrze. O, skrzyneczka jest tutaj. Szczęście nasze, kurczę. Fajną broń proszę. No, powiem, że nie jestem niezadowolony, muszę powiedzieć, ponieważ machine gun miał, w sensie minigun, machine gun, miał lekkie wzmocnienie statystyk, z tego co pamiętam, w ostatnim patchu, który był wczoraj. Także nie powiem, żebym był jakoś negatywnie tutaj zaskoczony. Może nawet fajnie nam pójdzie dzięki temu. Dobra, tu mamy kolejną skrzynkę na szczęście. Może z tej chociaż dostaniemy jakąś M-kę lub cokolwiek bardziej przydatnego. Jest temeczka, ale dostaliśmy przede wszystkim drugą blupotę. Także najpierw sobie ją wypijemy szybciutko i zaraz wszystkie przedmioty sobie ustawimy, co tutaj mamy, moi drodzy, żeby sobie jakoś poradzić. Dobra, mamy neczkę, mamy drewno. Ustawmy sobie to w ten sposób. Okej, na szczęście w strefie jesteśmy, więc nie ma co się martwić tutaj, że nas cokolwiek zje na ten moment. Przede wszystkim powinniśmy się zająć tym graczem, który był tam, moi drodzy, na tomato, ponieważ on może być naszym zagrożeniem w tym momencie. Dobra, ustawmy sobie przedmioty tak, jakbym chciał. Także tu mam bandaże, tu mam to. Jeszcze coś tu jest? Jest tutaj jeszcze minigun, ale szczerze mówiąc, go nie bierzemy, tego pistola. Mam już chyba wszystko, co bym potrzebował i widzę, że tam ziomek idzie. Ale wiecie co, nie będę do niego teraz w tym momencie strzelał. Postaram się zbliżyć i być może najpierw jeden strzał z pompy mu strzelić, później może machine guna uruchomię. Pomyślimy. On pewnie pobiegł pod most z racji, że tam są ukryte nawet trzy skrzynki. Nawet, powiem szczerze. Okej. Nie za dobrze mi to wyszło. Dobra, machine gun. Pięknie, moi drodzy. Kurde, wele, jak to poszło świetnie. Dobra, kuszę, czy ja chcę kuszę? Wezmę sobie tą pompę na pewno. I wiecie co, kuszę też sobie wezmę, dobra. Widzę, że nikt tutaj skrydy nie odkrył, także mogę ją szybko tutaj otworzyć. Mam nadzieję, że nikt mnie w tym czasie nie zaatakuje od pleców. Nie było skrzynki, świetnie. A tu jest szansa nawet na dwie, muszę wspomnieć. Także bardzo słabo pod tym względem. Dobra. Tak generalnie, jeśli ktoś by się przyczepił, że nie umiem za dobrze grać, nie? Znaczy, no jestem dobry, świetny jestem w tę grę. Nie ma co, półtorej miesiąca grania, nie? Wiadomo, że tu jest skill, nie? Tak swoją drogą. Dobra, 90 amunicji do machine guna mamy. Spróbujemy jakoś też obczaić. Mam już jeden kill, jest 36 osób. Ej, kurde, jakbym wygrał to na odcinku, byłoby naprawdę wspaniale. Okej, trochę budulca sobie pozbieramy najpierw, zanim pójdziemy dalej. Zdecydowałem, że idziemy, kurczę, na na magazyny, boże, jak to się nazywa? No to miejscówka, kurde, tutaj może być całkiem fajnie i może uda nam się kogoś przy okazji spotkać. Co nawet chyba jest bardzo prawdopodobne. O, proszę. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Jest tu człowieczek jakiś, kurczę, dobrze, bardzo dobrze. No, ziomek, co? Świetnie. Ja walę z górki, ja mam przewagę. Pięknie, oh yeah! Powiem wam, że ten machine gun to chyba nam grę ustawił w tym momencie całkiem nieźle. Bo tak na dobrą sprawę nie dałbym rady go raczej skillować tak normalnie. Dobra, wybierzemy sobie potę, wypijmy sobie zanim dalej będziemy tutaj lucić temę. I widzę, że zaraz strefa będzie się zmniejszać. Też niedługo powinny być jakieś zrzuty, także będę raczej za nimi patrzył. Dobra, coś mamy tutaj fajnego? Strzelba. Wymienię sobie kuszę zaraz, wiecie? Tylko wezmę sobie tutaj. Jest to raczej lepsza broń od kuszy, szczerze mówiąc.
Dobra, czy on wszystko tutaj pozbierał? Raczej bym nie powątpiewał w to. Mamy przy okazji bardzo dużo drewna, także już chyba nie muszę zbierać przez dłuższy czas raczej. Także dobra, postawmy sobie ściankę tutaj. Czy skrzynka z tego jest zebrana? Czekajcie. Chyba jej nie ma nawet. Kurczę, nie zrespiła się w tej grze, a szkoda. Dobra, ja bym sobie jeszcze tutaj przejrzał co nieco. Siorbek! Dobrze, bardzo dobrze. Bierzemy siorbka. Siorbek się przyda. Jako potka na tarczę i jako przy okazji potka na regenerację. Także bardzo fajnie. Dobra, czy my tu kogoś mamy? Zobaczmy sobie. Definitywnie ktoś tu był. Chociaż po sklepowej to się nie ma raczej czego innego spodziewać, bo jest to dosyć częste miejsce do rzucenia, więc okej. Jeszcze minuta została do zmniejszenia kolejnego etapu strefy. No i szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak się strefa dalej zmniejszy, bo w kolejnym etapie na pewno będzie już dużo więcej ludzi na małej przestrzeni, także spoko. Kurczę, mam tylko 50 amunicji do machine guna. Nie zaciekawię, szczerze mówiąc. Poszedłem sobie na fabryki, szczerze. Kurczę, on jeżeli jeszcze coś fajnego nam się uda zdobyć, chociaż nie z gorszy mamy raczej setup przedmiotów, także być może już z tym sobie damy radę. Widzę tutaj jakiś karabin snajperski. No, karabin szturmowy z lunetą. Nie, wiecie co, ja sobie go raczej odpuszczę. Mamy już tutaj jedną broń do snajpienia i przy okazji nie zżera mi amunicji od ręki. Dobra, ktoś się strzela chyba na fabrykach z tego co słyszę. Może obczajmy sobie. A jest tam ziomeczek, okej. Pytanie, czy ja chcę z nimi walczyć? Dobra, na razie nie strzelam. Może się nie szczapnie nawet, że tu przechodzę. Ale skoro jest jeden i on się strzela, to raczej strzela się z kimś, bo do mnie te strzały nie były raczej. Chociaż, czy to jest po bojowisku po prostu po czyjejś walce? Dużo itemów tutaj leczy, okej. Czekajcie, rozejrzę się najpierw, zanim tutaj podejdę. Okej, tu jest strefa, także bardzo warto to wiedzieć. I ja mam przy okazji trzy pułapki, także mógłbym je wykorzystać jakoś fajnie. I widzę tam ziomeczka, okej, on chyba mnie też zauważył, bo się skampił za drzewem. Nawet jakby do mnie celował, mi się zdaje. What? Zdawało mi się, że trafiłem. Dobra, to jest zając. Dobra, zniszczymy tą ścianę, żeby mieć łatwiej tutaj do trafiania gościa. Aha, koniec amunicji, okej. Weźmy się jakoś tutaj zabudujmy w miarę. Dobra, świetnie. Kurde, trafił mnie. Dobra, jest. No i nie, no i mnie zdjął. Dobra, lecimy z kolejną rundką. Okej, w tej rundzie postanowiłem, że skoczymy sobie na Tilted Towers, moi drodzy, czyli na wykrzywione wieże. Tak, Tilted. No, nic, dobra, skaczemy. Akurat centralnie na nie lecimy, także myślę, że już tutaj na rzece będzie można wyskakiwać. Fajnie było jakieś fajne lutowisko tutaj sobie zdobyć, sobie polucić jakieś fajne przedmiociki. No i standardowo oczywiście będzie pełno graczy tutaj skakać, także muszę postarać się jak najszybciej jakąś broń. A może na szkieletora skoczę? Nie, tam raczej będzie dużo graczy. Ja raczej na ten domek tam bym wolał skoczyć, ewentualnie na Big Bena. Zastanawiam się, gdzie tutaj lepiej teraz w tym momencie skoczyć, ale okej. Lądujemy już, także możemy za chwilę zdecydować się. Ej, jakbym na tej górce wylądował? Nie, dobra, to jest zły pomysł, bo już tutaj ktoś ląduje. Także wydaje mi się, że przejmę inicjatywę i wyląduję na Big Benie po prostu. Big Ben jest całkiem fajnym miejscem, chociaż, dobra. Zmiana planów taktyczna. Dobra, jesteśmy tutaj i tu już widzę broń jakąś mamy. Świetnie, muszę zniszczyć szybko ścianę, żeby wejść do środka. Dobra, szybko, zejdź z widoku, kubku, no. Ktoś tu jest. Dobra, pięknie. Chociaż w sobie dużo HP straciłem. Jak pięknie, dostaliśmy przy okazji, kurczę, ten. Dużo HP straciłem, ale apteczkę dostałem. Dobra, wyleczymy się i za chwilę idziemy po skrzynkę. Kurczę, ale wyszło to strasznie chaotycznie w tym momencie. Dobra, przełóżmy sobie to. No i jest źle, bo nie mam M-ki, ani nie mam nic ten. Mam nadzieję, że skrzynka się okaże całkiem trafioną skrzynką, szczerze. Dobra, ty jesteś tu za ścianą. Ja nie wiem, ile jest procent na tą skrzynkę tutaj, ale ona się zawsze trafia. Nie wiem, czy to jest tak, że ta skrzynka zawsze się trafia? Napiszcie mi w sumie, jeśli ktoś się zna tutaj na Fortnite. Ale się skaże na publiczną po prostu zniewagę, nie? Za to, że Fortnite powiedziałem. Dobra, nieważne. Sprawdźmy jeszcze coś w tym pokoju, szczerze. Bo może mnie coś tutaj interesować. A, amunicja? Zawsze? Chociaż nie mam akurat broni do tej amunicji. Ale amunicja się sama przyda. Jasne, jak najbardziej.
Dobra, lecimy dalej. Zakaz tańca. Taki zakaz mi tańca, hahaha. Dobra, kolejna skrzynka. Na widoku jestem, także muszę szybko się spieszyć. Emeczka, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja bym sobie tutaj przesegregował tylko moje itemy. O! Kurde. Kurde! I teraz! Ach, teraz nie trafiłem też. Dobra, idziemy po tych ziomeczków. Oni się całkiem mogą tam pozbijać z HP fajnie. Oczywiście znowu jestem w strefie, także bardzo mi miło. Także wy się tutaj... Ja pomogę troszkę. Ziomeczku, dziękuję bardzo. Gdzie dwóch się bije, tam 45 korzysta. Tylko słyszę, że tutaj kolejny idzie. Fajnie byłoby się jakoś tutaj miło usadowić, także czekajcie, wypijemy sobie podkę oczywiście najpierw. Mamy podkę wypitą, mamy tutaj naładowane. A digielek, a wezmę sobie. Digielek to fajna broń jest generalnie. Powiem wam szczerze, ostatnio tak przekonałem się do niego. Także wezmę go sobie. Przeładujemy. Teraz gdzie jest tutaj jeszcze jedna mordencja? Pytanie, czy mam się dalej dusić na tilted, czy już... O, nie to chciałem zbudować. Ej, pieso, co ty kurde? Halo! Teraz nie wychodź mi z pokoju! To jest standardowe. O, no, 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 no! Widzisz, rozproszyłeś mnie, kumpel! Dobra, tu zostało zebrane wszystko, z tego co widzę. Ktoś jest za mną, okej. No dajesz, ziomek. Łapka na dole. No nie, jeszcze nade mną był, serio. Okej, to jest definitywnie i ostatecznie ostateczne podejście w dzisiejszym odcinku. Skaczemy na zgubione ziemię, jakby ktoś pytał, nie? Czyli skoczę w sumie za 3, 2, 1, już skaczę. Spróbujemy szybko... What? Byłem niewidzialny przez chwilę, ja nie wiem, co tu się stało. Zastanowić się by trzeba było nad tym chwilę, ale ja nie mam czasu, także... Dobra, skaczemy. Och, tu będzie też dużo graczy, bo to jest też miejsce, gdzie tutaj raczej ktoś by chciał skoczyć, nie? Dobra, mam nadzieję, że uda mi się dolecieć w miarę... Ej, tu jest skrzynka, ej, ja lecę po nią, dobra. Tutaj leci ziomek, jesteś niżej ode mnie, także ty na domki raczej zlecisz pierwszy. Proszę odpinkalać od mojej skrzynki, dziękuję. To jest moja skrzydeczka i ja jej nie oddam. Jak miło, zostawili. To są koledzy, wiecie, mimo że rywalizacja, to skrzynkę dla mnie zostawili. Pozbierajmy sobie trochę budulca na szybko. Dobra, mam tutaj trochę sztuczek, także będę mógł sobie 4 schodki postawić w razie czego. I tu mamy ziomeczka. Pięknie, od razu wyeliminowany. Klasa, moi drodzy. O, tu są opony! Co ty gadasz? Świetnie, ktoś dzięki temu nie trafił we mnie. O, no, 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 tu sobie nie mogę postawić. Szybko muszę wejść do środka, bo ktoś we mnie kuszą nawala. Dobra. Wstawimy sobie wejście, jakby ktoś zechciał nagle wejść schodami. No zejdź, zejdź, zejdź. Chodź, chodź. No podejdź! No chodź, ziomeczku. No co nie z... Ej, do mnie nie zejdziesz! Mordencjo. Ziomek się wstydzi, no co ja powiem. Dobra, mamy... A! Tak niewiele brakowało. Ale moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. No i przypominam, żeście zostawili łebkę i tak napisali komentarz i tak dalej. Wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Jeśli chcecie kolejny odcinek z Fortnite'a, że do zobaczenia wszystkim, cześć!